Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj kolejny tutaj film odnośnie Anioła pokoju, człowieka, który ma się ujawnić jako osoba, która poprowadzi lud Boży, zbierze wszystkich do jednego stada, będzie prowadzić ludzi w Chrystusie aż do nowej ery. Ta osoba jest też nazywana namaszczonym z Polski. Jest polecenie, by na tym kanale przekazać te wszystkie informacje co do tej osoby. I tak jak też wspominałem ostatnio, bardzo przepraszam za błędy w tłumaczeniu, ponieważ teksty są tłumaczone z języka hiszpańskiego. Są to prorostwa z różnych okresów z wielu lat wstecz, fragmenty mające uświadomić ludzkość, że ta osoba jest osobą zapowiadaną na przestrzeni lat kochani tak. Więc warto tutaj wysłuchać kolejnych fragmentów, które wam przybliżą tą osobę tego anioła pokoju, który ma wystąpić. Mówiłem zresztą w jednym z odcinków jest... Dokładnie centuria Nostradamusa i Nostradamus w jednym wierszu mówi tak: Naród słowiański na skutek szczęśliwej wojny wzmocni się, zmieni się rząd, człowiek pochodzący z prowincji obejmie najwyższe dowództwo, a armie ruszą przez wody i wzgórza. Takie tutaj y, słowa się pojawiają w centurii, właśnie Nostradamusa. Zresztą, odnośnie tych y, przepowiedni, to znaczy tych bardzo konkretnych informacji, które pojawiły się w przeszłości, to w wielu nawet wierszach polskich tutaj wierszy jest informacja o tym, co tak naprawdę się będzie działo w Polsce, kochani, w przyszłości. Więc myślę, że nagram o tym odcinek. Dzisiaj oczywiście tutaj, jak mówiłem, kontynuacja przekazów, ale proszę, byście na początku wysłali wspólnie tutaj ze mną miłość, świat. Bardzo proszę, żeby każdy teraz wpisał słowo miłość w komentarzu. Bardzo, bardzo Was o to proszę, bo trzeba jak najwięcej tej kochani miłości wysyłać, bo widzicie, ile zła jest na świecie, więc. I to zło się niestety rozszerza, więc bardzo proszę, wpisujemy teraz słowo miłość w komentarzu. A teraz proszę już o wysłuchanie. Anioł pokoju przyjdzie tak, jak nieoczekiwane, przychodzi na Ziemię. Bez nich, bez niech dokładnie na niego czekają ze spokojem w ustach połączy serca. Najświętsza Maryja Panna. 5 września 2020 rok. Strzeżcie się tego, co Wam każą czynić, a nie być jego częścią prawdziwej doktryny. Nie zapominajcie, że diabeł wszedł w kościół naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Więc kobieta ubrana w słońce z księżycem pod stopami Apokalipsa 12,19 Antychryst i zjednoczony z nim. Anioł pokoju. Święty Michał Archanioł 28 lipiec 2019 rok. Tutaj to zdanie. no Mówię, tutaj są po prostu błędy w tłumaczeniu, więc wybaczcie i sami musicie sobie nieraz zinterpretować dokładnie to, co tutaj czytam. Nie zapominajcie o cierpieniu, do którego zmierzacie. Bądźcie pokorni, ale nie rozpraszajcie. Bądźcie pewni boskiej ochrony. Tak bardzo kocha Was mój syn, który posyła do swojego ukochanego anioła pokoju, aby trzymał Was w chwilach starości i zamieszania. Najświętsza Maria Panna, 10 maja 2020 rok. Trzymajcie się mocno. Nie zapominając, że nasz Król i Pan Jezus Chrystus Was przyśle, przyśle mam Jego Anioła Pokoju, który da im siłę do kontynuowania bezpiecznej drogi. Święty Michał Archanioł, 24 stycznia 2022 rok. To pokolenie cierpi i nie tylko cierpi, ale jest aktywną częścią pojawienia się Antychrysta, ale jednocześnie jest aktywną częścią Przybycia anioła pokoju, posłanego przez świętą trójcę i w towarzystwie naszej Królowej i Matki, aby dać oddech dzieciom Bożym i niech nie popadną, niech nie popadną w wiarę święty Michał Archanioł III, marzec 2023 rok. Ten przekaz akurat niedawno publikowałem w całości. Warto go poszukać na przykład na stronie Niebo mówi dzisiaj, lub innych. Tutaj no była publikacja właśnie tego orędzia świętego Michała Archanioła Cechy, które dał, które niebo daje, wysłannik. No cóż, no takie zdania tutaj są, niestety, ale słuchajcie dalej. Będzie to święto na świecie, które rozpozna swego pana, ale zanim jeśli to się stanie, poprzedzi go stworzenie, które przed światem będzie się wydawało młode, ale gdy wypowiedzą słowo, poznają, że jest to jest człowiek i że to, co z niego pochodzi, jego usta są czymś więcej niż ziemią, a wiara powróci do moich dzieci. Najświętsza dziewica Maryja, 28 luty 2016 rok. Dom mój stępuje i pomaga ludowi memu, więcej niż proroka który ma przyjść z moim słowem do każdego serca rozwalając kamienne serca ostrzegam ich aby nie byli zdezorientowani przyjdzie pomoc z domu ojcowskiego i będzie wśród was zwierciadło miłości mojego syna utrzymując ich w wierze nadziei i miłosierdziu dopóki mój syn nie przyjdzie na swe powtórne przyjście do na ziemię Najświętsza Maryja Panna, 3 czerwca 2016 rok. Będzie uczestniczył, prowadził i towarzyszył apostołom ostatnich czasów. Nie zapominajcie, że do każdego pokolenia posyłam pomoc z, z mojego domu i tego pokolenia, i to pokolenie nie jest wyjątkiem. Wyślę tego, który wymówi moją prawdę i roznosi ją po całej ziemi, przygotowując drogę. Do, przygotowując drogę do moi apostołowie w czasach ostatecznych nasz Pan Jezus Chrystus jest to 3 kwietnia 2014 rok więc kochani, to na tyle no, jak słyszeliście, no niestety nieraz to troszkę nie ma składu i ładu ale myślę, że jest to zrozumiałe dosyć więc jak mówię, ta osoba ma wystąpić, będzie to właśnie namaszczony z Polski, tutaj nowego Jeruzalem, narodu wybranego, więc powinni się, powinniście się, kochani, cieszyć z tego. I tak było powiedziane w innych przekazach, ta osoba wystąpi po publicznym ujawnieniu się Antychrysta, aby, aby po prostu nie zostać tą osobą, żeby nie, było, nie doszło do pomyłki, tak? byśmy wiedzieli, że najpierw wystąpi Antychryst, a później ujawni się Anioł Pokoju. Ja Wam, kochani, już dziękuję. Bardzo proszę, żebyście wpisali to bardzo ważne słowo miłość w komentarzu i my usłyszymy się już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie.